W numerze 13 wstępnie została omówiona historia powstania i użycia pociągów pancernych. Dlatego też, tym razem, by pozostać w kanonie wojskowym, zaprezentujemy największe działo kolejowe wyprodukowane przez Niemców. Działa kolejowe to wynalazek czasów Wielkiej Wojny. Obóz RD520 model 1916 to nazwa francuskiej hobbicy kolejowej, która była odpowiedzią na niemieckie działa o kalibrze 420 mm. Francuskie działo miało lufę o długości 16 kalibrów ze 168 prawoskrętnymi gwintami o kącie 7 stopni. Zamek typu Schneider był odpalany elektrycznie. Lufa zamontowana była w kołysce wyposażonej w cztery oporniki hydrauliczne o skoku 95 cm i dwa pneumatyczne powrotniki. Ponadto cała kołyska cofała się o około 1 m, przejmując część ogromnej siły odrzutu. Mechanizm podniesieniowy, elektryczny lub ręczny. Naprowadzanie na cel w poziomie następowało jedynie za pośrednictwem odpowiednio zakrzywionego łuku torów. Całość zamontowana była na czterech, czteroosiowych platformach kolejowych. Jednakże francuska haubica nie weszła do czynnej służby. Podczas testów pod Quiberon wybuch pocisku w Lufie całkowicie zniszczył haubicę wraz z montażem. Francuskie niepowodzenie. Nie zniechęciło za to Niemców. W 1934 roku wydział uzbrojenia w Wehrmachcie wystąpił do koncernu Kruppa z zapytaniem o możliwość zaprojektowania działa zdolnego pokonać fortyfikację linii Maginot. W pomysł budowy takiego działa zaangażowany był sam Adolf Hitler. W marcu 1936 roku wydał polecenie rozpoczęcia prac nad działem, które określano jako Marzino linien Bezw bezwinger. Eksperci Krupa sporządzili projekt, ale dopiero w końcu 1939 roku Wehrmacht zamówił działa, które miały otrzymać nazwy Anton, Bruno, Cezar i Dora. Tym samym pierwotny cel, jakim było przebicie się przez umocnienie linii Marino z powodu opóźnienia w budowie nie został spełniony. Ciało było gotowe dopiero w 1942 roku. Było ono prezentem od Gustawa Krupa dla Adolfa Hitlera który w dowód wdzięczności na cześć Gustawa Krupa nadał działu nazwę Gustaw. W połowie lutego 1942 roku Gustaw został przetransportowany w okolice Sewastopola, gdzie został użyty w oblężeniu miasta, wystrzeliwując jedynie 43 pociski kalibru 800 mm. Zanim jednak doszło do jego użycia, działo trzeba było zmontować. Składanie, podobnie jak późniejszy demontaż działa, Trwał około 6 tygodni. Do doprowadzenia do gotowości bojowej potrzebowano czterech torów: dwóch wewnętrznych dla samego działa, musiały być one równoległe, i dwóch zewnętrznych dla dźwigów kolejowych, które były niezbędne podczas jego montażu. Montaż wymagał zaangażowania około 1400 osób: robotników, techników, wartowników. Osłonę przed lotnictwem i przyjaciele zapewniał Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. Po zdobyciu miasta Gustaw został przewieziony do Rzeszy, gdzie w czerwcu 1945 roku został odkryty przez Amerykadów. Gustaw miał jeszcze trafić pod Leningrad, jednakże nie doszło do tego z powodu sowieckiej kontrofensywy. Natomiast różne części zestawu Gustawa jako złom zostały przetopione w tym samym miejscu, gdzie zostały wyprodukowane w zakładach koncernu Kruppa. Podsumowując, Działa kolejowe nie spełniły pokładanych w nich nadziei, a problematyczność związana z całą logistyką potrzebną do przygotowania działa przerastała ewentualne owoce zwycięstwa. Mało tego, wykorzystanie sił i środków do innych działań mogłoby przynieść potencjalnie większe korzyści. Jako ciekawostkę warto dodać, że po wojnie na poligonie artyleryjskim w Darłowie został znaleziony korpus granatu przeciwpancernego, bez czepca balistycznego, który można obecnie oglądać na wystawie plenerowej w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.